Witam się serdecznie z Wami. Dzisiaj też taki film z holem zakupowym. Troszkę rzeczy też żeśmy kupili, to myślę sobie nagram. W pierwszej kolejności może tutaj sobie przyszykowałam, co jest to do lodówki, muszę wstawić. Śmietana 30 do ciastka, będę go stosowała. I mascarpone, dwa serki. I zaraz za chwilę pokażę Wam dalszą część produktów. Tylko sobie to zaniosę do schłodzenia, bo jeszcze dzisiaj prawdopodobnie będę używała do robienia tortu, który tam biszkopt już był u mnie wstawiony bazowy na kanale. Będzie z bitej śmietany i z mascarpone ta masa. Jak będzie torcik zrobiony, oczywiście Wam wstawię torcik walentynkowy. Czyli za chwileczkę dalszy ciąg Wam pokazuję, to sobie je zaniosę do lodówki. Dzisiaj powiem Wam, jest to taki miszmasz zakupów tak naprawdę z różnych sklepów, akurat nie w Biedronce, w Carrefourze, w Carrefourze. Więc tak, chlebek oczywiście wiadomo, dwa chlebki sobie odłożymy gdzieś na bok. Tym razem owoce, pomarańcze. Nie wiem, ile tych pomarańczy tutaj było. Pewnie ponad kilogram. Niecały, prawie kilogram. Tak. 27,88. No więc dobrze. Tutaj troszkę wędliny. Jakaś taka kiełbaska żywiecka. Kawałeczek. I pasztet zamojski, pasztet wieprzowy, tutaj 380 gram, a tej kiełbaski 286 gram. Tak na kanapki coś. Lecimy teraz ze słodyczami, więc słodycze to batony, tym razem princeski, zawsze dzieciaki sobie. Te młodsze biorą batony do szkoły, więc muszą batony zawsze być w domu. Teraz następnym produktem jest 3-litrowy olej. Już mi się zostało pół butelki oleju, który ostatnio kupowałam w Biedronce, 3-litrowego, ale już niedługo zbliża się tłusty czwartek, więc olej. Olej akurat z Carrefoura. Olej sobie zakupiłam, bo do pączków wiadomo trzeba więcej oleju. Może się schylę, czego może nie zabraknąć. No tutaj już jest papier toaletowy. Regina, on się najlepiej sprawdza. 12 rolek. I tutaj sobie kupiłam taką wodę perfumowaną, zapach różany, akurat w Carrefourze, bo już mi się tamta z Biedronki powoli kończy. Taki perfum. Dobra. Tutaj takie coś jeszcze do ciasta, bo nie miałam taką szpatułeczkę do mieszania. Robiłam drewnianą, akurat trafiło się, więc sobie kupiłam. Następną rzeczą jest taka zapalniczka. Nie wiem, jak wy widzicie. Taka z tym olejkiem. Fajna jest do rozpalania. Do rozpalania po prostu w piecu. Używam taką zapalniczkę. Cóż więcej takiego. Tutaj jest jeszcze margaryna Kasia. Do jakiegoś ciastka posłuży. Są dwie gorzkie czekolady. Jedną na pewno zużyję do robienia jakiegoś napisu lub wzoru na torcie walentynkowym. I tutaj jest jeszcze we słodkości, to jeszcze takie taka czekoladka kakaowa, mousse.
I jeszcze jest jedna rzecz, może wyciągnę, jak już jesteśmy przy słodkościach, to jest taka bombonierka. Będzie to taki słodki dodatek do prezentu dla męża na walentynki. I przejdźmy tutaj do tych naszych przypraw. Taki miszmasz przyprawowy. Jak mówiłam zawsze, nie sugerujcie się nazwą firmy. Zioła czasami, inne przyprawy wychodzą po prostu i trzeba to uzupełnić. Jest tak, zioła prowansalskie, barszczyk biały. Ostatnio korzystałam z takiego barszczyku, robiłam barszcz ze szczawiem. Żelatyna, dwie sztuki żelatyny. Tutaj dwa kiśle truskawkowe. Ostatnio chciałam kupić biedronce kiśle. Jakoś tak nie było. Dwa kiśle truskawkowe. Albo tak dzieciaki sobie zjedzą kisiel. Albo po prostu do jakiegoś ciastka też można wykorzystać. Zawsze fajnie jak jest. I tutaj drugie dwa kiśle wiśniowe. Przyprawa do ryby. Tutaj jest galaretka cytrynowa, jedną mam, jedną sobie dokupiłam, tą galaretkę będę dodawała do masy z serkiem mascarbone i dwie takie zupy grochówki, któregoś pewnie dnia, jak mi chęć najdzie, to sobie zrobię jakąś zupę grochówkę, dawno była, więc pora na coś innego. Tutaj bułka tarta, jest dwa kartony mleka, tym razem nie jest to mleko z Biedronki, zostało chyba trzy kartony szczytem tego mleka, jeszcze myślę to dwa się dokupi, żeby było, bo dzieciaki lubią też te płatki. Przechodzę do płatków, to takie carrefourowskie płatki, duże opakowanie, o, kilogram tych płatków, kostrość dobrze złapie. Tutaj takie jeszcze skarpeteczki, tutaj dwa wzory jednakowe, rozmiar 35-37, ja też tak. Tak samo do chłopaków, parówki z Kartlandu tym razem, ale też wiele się myśli nie różnią. Może są troszkę cięższe jak te z Biedronki, też 750 gram, z tego co pamiętam tamtych było. Również i kolejną rzeczą to też dzieciaki zawsze biorą z batonem do szkoły, to są soczki w kartoniku. Nie wiem, czy dwa jednakowe smaki, czy dwa różne. Dwa jednakowe smaki, jak widać. Tak więc jest tych soczków 5 i tutaj też 5 tych soczków. Takie soczki ze słomką. Kolejną rzeczą jest coś z kosmetycznych spraw. Bronzer, puder już mi się kończy. I teraz jeszcze chyba jedna rzecz została. Tutaj jest chrzan tarty z myślą o zrobieniu jajek w sosie chrzanowym. Momencik. I oczywiście są jajka, bo dużo u mnie jajek idzie do pieczenia, a z myślą też o zrobieniu jajek w sosie chrzanowym. Jajka te, co zwykle kupujemy. Chciałam Was troszkę podnieść, żebyście zobaczyli coś więcej takiego. O, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Jest to już produkt, który został otworzony i jeszcze taka
akurat to było wczoraj zakupione, z kurczakiem i warzywami. Taka o karma dla psa. Nie mogę zobaczyć, dosyć grube te kawałki tej karmy. To jest Mr. Dog Super Remme. Kurczak z warzywami. Masa, nie wiem ile, zaraz zobaczymy, ile to jest waga tego wszystkiego. O, 3 kg, także na trochę wystarczy dla naszej dymci. No cóż, kochani, to chyba widzicie, wszystko by było na tyle. Ja się już dzisiaj pożegnam. Takie o zakupy u mnie, uzupełnienie jeszcze dalszych rzeczy. Tak więc tak to wygląda. Pa!